Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w 15 odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonaliśmy zabójstwo Match Aydina, z tego co pamiętam, tak on się nazywał. No a w tym momencie znajdujemy się już, jak widzicie, przed samym miejscem, w którym podróżujemy już do Królestwa. Tak więc w tym momencie tam wjedziemy, no i zapewne będziemy mieli opcję teleportowania się do Masyafu i zapewne z niej skorzystamy. Tak więc wybierzemy cel Masyaf i do fortecy. Tak więc za chwilę właśnie zajdziemy się już w fortecy asasynów w Masyafie, pogadamy z Amualimem, a następnie pojedziemy do kolejnego miasta, gdzie mamy zabić nasz kolejny cel, ale oczywiście wpierw wykonać śledztwo oraz także tam jest to zeksplorować. Pogadajmy teraz z Amualimem. Dotarły do mnie wieści o twoim sukcesie. Masz moją wdzięczność i wdzięczność królestwa. Uwolnienie tych miast od ich skorumpowanych władców z pewnością przybliży nas do pokoju. Jak możesz być tego taki pewien? Środki, po jakie sięga władca, znajdują odbicie w poddanych. Oczyszczając miasta z zepsucia, uzdrawiasz serca i umysły ich mieszkańców. Nasi wrogowie nie zgodziliby się z tym. Co masz na myśli? Każdy z tych, których zabiłem, wyznał mi dziwne rzeczy. Niczego nie żałowali. Nawet umierając, zdawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego, ale jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, Altairze, pomiędzy prawdą, której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w twojej naturze jest zwracać uwagę na takie rzeczy, zadawać pytania. A więc co łączy tych ludzi? Masz też obowiązek stłumić te myśli i zaufać swojemu mistrzowi. Albowiem nie ma prawdziwego pokoju bez ładu, a ład wymaga władzy. Mówisz ogólnikami, mistrzu. Chwalisz mnie za bystrość, a potem rozkazujesz, bym ją porzucił. Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejny utracony stopień. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, by ich rządy dobiegły końca. Okej, okay. Tak więc to było chyba na tyle rozmów z Amualimem. Dostaniemy kolejny ekwipunek oraz także kolejny stopień. No i w tym wypadku tak naprawdę nie wiem, co dostaniemy. Zdobywasz nową zdolność, odzyskanie równowagi i unik. O, fajne, fajne. I jeszcze biegłość w mieczu obrażenia, tak więc będziemy zadawać więcej obrażeń mieczem. Oraz także będziemy mogli odzyskać równowagę po upadku chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, poćwiczymy teraz na arenie. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Oczywiście z wielką przyjemnością, tak więc tutaj będziemy mieli chyba jakiś trening uników. O właśnie, dobra. Tak więc za pomocą A mogę zrobić unik. Doskonale. I jeszcze jeden podejrzewam. Mistrzostwo. No, come on, jeszcze raz. Czekajcie, albo uniknąć możesz, tak, możesz wtedy wyprowadzić normalny atak. Spoko. Unik, atak. Okej. Każdy z nas powinien walczyć. No właśnie, tak więc tutaj taki szybki kurs właśnie nowych umiejętności. I wyjdziemy na razie ze szkolenia, ponieważ nie ma sensu tego ćwiczyć. Tak więc wychodzimy. Bardzo zajęty. Rozumiem. Skupcie się. No i ruszamy do naszego kolejnego celu. Chyba teraz będę miał możliwość teleportowania się. Tak jest. No i co, Damaszek czy Akka? Może lecimy po kolei i... po kolei od dołu, tak zrobimy, czyli teraz będzie Akka. I myślę, że do obrzeży czy do biura. Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Myślę, że od razu do biura, żeby już nie tracić czasu. Pogadamy, myślę, z tym gościem, który w tym biurze siedzi, a następnie pójdziemy eksplorować i dopiero już oczywiście w następnym odcinku zajmiemy się samym śledztwem. Tak więc dobra, przenieśmy się do biura. Poczekajmy chwilę, aż się gra, wczytaj się w tym czasie mojej herbaty, napiję, którą tutaj mam pod ręką. Przez otoczenie formą dostanie się na dach. Wspinanie się po ścianach, nie. Okej, dobra. Trochę sobie zwilżyłem gardło. Tak więc, jak mówiłem, pogadajmy tutaj z tym gościem, nie pamiętam, jak on się nazywa. Wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię, co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? W
Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem, Ryszard postąpił sprytnie. Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach. Choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. A na dodatek jeszcze ta sprawa z saraceńskimi jeńcami w Akce. Z tego powodu Konrad powrócił do Tyru, a Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz. Gdzie według ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu, przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. Dobrze więc. Nie będę ci dłużej przeszkadzał. Wcale mi nie przeszkadzasz. Okej, dobra, tak więc mamy skończoną rozmowę, tak więc wychodzimy stąd. No i tak jak mówiłem, lecimy zeksplorować właśnie dalej Akkę, tak żeby mieć po prostu wgląd, gdzie się wszystkie śledztwa znajdują. No więc tradycyjnie będziemy po prostu biegać tak naprawdę po mapie, synchronizując punkty widokowe. Ale najpierw musimy pójść do tego tutaj, żeby odkryć pozostałe kilka, nie wiem ile ich będzie, za chwilę się o tym przekonamy. Tak więc przejdziemy sobie po tych dachach na drugą stronę i gdzieś tu już powinien być ten punkt, a będzie to dokładniej ta tutaj wieża, podobna do innych w tym mieście, no ale niestety to była dosyć stara gra, no i tutaj tak naprawdę te budynki do synchronizowania wyglądały identycznie. Dobra, tam ktoś mnie wykrywa, ale to nic, ja sobie synchronizuję teraz. Za chwilę na mapie odkryją nam się właśnie już inne punkty widokowe. Oczywiście mam tutaj jakiegoś łucznika. Nieważne, zeskoczymy już stąd. Mogę zeskoczyć? O, cholera. Dobra, złapię się. Cholera, nie złapałem się. No super, tak więc... Pozdro, poćwicz. Skorzystaj z pomocy uratowanych. Ale dobra, teraz już mnie powinno wysadzić na dole tego punktu. Mam nadzieję, że zaliczył mnie go z synchronizowaniem. Niestety nie. No nic, tak więc musimy go zsynchronizować. A, Templariusz. Poczekajcie, zabiłem tego Templariusza. A kurwa, wyhaczył mnie. To nic, dobra, będziemy z nim walczyć. Niechaj i tak będzie. B, przełamanie. Okej. Okay. O, i to jest bardzo dobre, że on się tak... O nie, dobra, tak niedobre. Kontra. O, i teraz on leży i można go trochę dobić. Okej, okay, super. Tak więc mamy zlikwidowanego czwartego Templariusza. Z 60. Na pewno wszystkich nie zlikwiduję, ponieważ nie chce mi się tego robić. Ale jak będę właśnie miał go gdzieś tak po drodze, szczególnie w odcinku, w którym właśnie eksplorujemy, no to z chęcią właśnie mogę takiego Templariusza zabić. I jednak widzę, że mi zapisało synchronizowanie tego punktu, no i mamy tutaj już pokazane inne, dlatego też wspinamy się już właśnie na kolejny, praktycznie identyczny, no jednak trochę może się ta wieża różni, niemocno podejrzewam, że jeszcze kilka takich spotkamy. Dobra, w każdym razie tutaj mam ten piedestał, na którym możemy właśnie synchronizować. Jest on tak naprawdę praktycznie na skraju dostępnego obszaru. Ale to nic. Nie powinno nam to zadawać obrażeń. I co? Chyba, że bardziej w niego wskoczę, ale raczej w to wątpię. Tak więc synchronizujemy i za chwilę zeskoczymy z powrotem na dół. I pobiegniemy do kolejnego, który będzie gdzieś tutaj chyba zaraz na prawo. Tak mi się wydaje. Dobra, mam nadzieję, że tym razem skoczy. Tak jest. No i dobra. Dajmy może... Teraz do tego punktu, tak mi się wydaje, że tutaj będzie chyba najbliżej, czyli dokładnie 64 metry, wepchniemy się tutaj może na górę, żeby było śmieszniej, wejdziemy tutaj dalej i może przeskoczymy tutaj, okej, okay, teraz na dach i już mamy w miarę prostą drogę, chociaż tutaj jeszcze widzę, będę musiał się wspinać dalej, oczywiście mieliśmy jakiegoś buga w animacji, ale to nic. Skaczemy dalej, tylko teraz tak, przejdziemy, nie przejdziemy ten, ale dupa. Dobra, na szczęście nie zginąłem. Progres. No i w każdym razie pójdziemy teraz na ten punkt widokowy. Jest to jakieś takie coś większe, tak więc fajnie, fajnie. Wejdźmy może tutaj do góry, tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. I dopiero teraz tutaj na tą wieżę. Za chwilę zsynchronizujemy kolejny punkt widokowy, trzeci w tym odcinku. Ktoś mnie wykrył, mam nadzieję, że mnie nie zrzuci. Dobra, tu już nie ma zasięgu, a jednak ma, dobra, ale to nic. Nie trafił mnie na szczęście.
Tak więc synchronizujmy, może mnie nie zrzucą, przynajmniej taką mam nadzieję. No i za chwilę zeskoczymy do tego siano, dzięki czemu powinien ich automatycznie zgubić, ponieważ chyba mnie teraz nie widzą. Chyba. Tak. Dobra, tak więc zeskoczmy. Tak, i jak widzicie, oczywiście w skoku wiary oni mnie nie wykrywają, dlatego też musimy teraz chwilę poczekać i ja się znowu herbatki napiję, żeby mi nie było sucho w gardle. Chowaj się więc jak szczur, śmieciu! Okej, mamy ucieczkę udaną. Tak więc biegniemy do kolejnego punktu synchronizacji, który znajduje się tutaj. Prawie go nie zauważyłem, ale dobrze się o tym szczaiłem, nie będę musiał tutaj potem po prostu wracać. No i teraz pobiegniemy, tak jak mówiłem, właśnie do tego punktu. Jakaś tam biedaczka za mną biegnie, ale już ją będę miał w dupie i po prostu przejdę dalej. Oczywiście nie, że coś, że mam coś do biednych, ale no tak teraz w grze, no to mi się trochę nie chce tam jej słuchać. Poza tym, z tego co mi wiadomo, nie da się jej dać pieniędzy, tak więc no właśnie. Dobra, wejdźmy tutaj do góry i tutaj będziemy mieli gdzieś niedługo kolejny punkt widokowy, tylko widzę, nie mogę się tutaj dalej wspiąć, dlatego może zrobimy tak i dopiero teraz na górę. Tam się ktoś drze, jakaś mieszczanka, ale to nieważne. Ja bym chciał, żeby on mnie nie zobaczył. Okej, dobra, w miarę mi to wyszło. Mam nadzieję, że już mnie tutaj nie będzie wychwytywał, że się nie będzie patrzył do góry. Gdzieś on sobie poszedł, tak więc spoko. Synchronizujmy tak więc kolejny punkt i czekamy, aż będziemy mogli pójść do następnego. Zajmie to dosłownie chwilę. Mam nadzieję tylko, że te punkty będą w miarę blisko siebie, ale raczej tak właśnie będzie. Tak więc zeskoczmy na dół i pójdźmy w tym momencie do tego punktu. Tutaj oczywiście kliknąłem B zamiast A. Okej, dobra. Tak więc biegniemy dalej. No i zobaczymy, co tam się dalej będzie działo. Czy uda nam się bez problemu właśnie te punkty zsynchronizować, czy jednak będą jakieś problemy, tak jak przy pierwszym. Czyli na przykład nie będę mógł albo zejść, albo będę miał problem z wejściem, albo cokolwiek. No dobra, w każdym razie idziemy teraz tutaj do góry. Chciałbym, żeby on tutaj wskoczył, ale coś nie bardzo on to chce robić, dlatego wskoczymy na tą belkę. Przejdziemy może dalej, o właśnie tutaj. I wepsniemy się do góry, a następnie na tą wieżę, tylko przy okazji myślę, można tego ziomka od tyłu zdjąć. Okej, okay, żeby nikt tam nam tutaj nie przeszkadzał w spinaczce. Okej, okay, dobra, złapałem się na szczęście. Do góry. Ktoś tam gadał po francusku. Dlaczego tam ktoś gadał po francusku, nie wiem. Znaczy chyba to był francuski jakiś taki. Coś podobne do francuskiego, bynajmniej. Osiema, Beniu. Dobry. Kurde, mać się odwrócił akurat do przodu. Ale to nic, zabijemy go jedną kontrą. Chyba, tak jest. Tak więc synchronizujemy kolejny punkt. Możemy to już zrobić stąd, tak więc nawet nie będę wchodził na tą specjalną belkę. Tylko po prostu teraz odpalę synchronizację, niech ta kamera przeleci wokół tej wieży i za chwilę będziemy już gotowi skakać. Czyli w sumie tak czy siak będziemy musieli do tej belki dojść, ale już teraz będziemy mogli z niej bezpośrednio zeskoczyć. Tak więc biegniemy teraz do tego punktu widokowego, który jest w tą stronę, tak więc biegniemy w tą właśnie stronę. Mamy tutaj Templariusza chyba, tak mi się wydaje, tak więc biegniemy go. Okej. Okay. Nie, to nie był Templariusz, tak więc dobra, lepiej się stąd jak najszybciej ulotnić, zanim oni się szczają, że to ja. Myślałem, że to był Templariusz, ale jednak to Templariusz nie był. Oni są dosyć właśnie podobni właśnie do Templariuszy, co mnie trochę zmyliło, ale to nic. Nie szkodzi, jeżeli będzie jednego strażnika mniej, szczególnie w grze. No i wspinamy się na nasz kolejny punkt widokowy, który znajduje się już tutaj tuż przed nami. Oczywiście kolejna bardzo podobna wieża do poprzednich. Jednak tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach oraz w tym już pewnie kilka razy, gra już jest dosyć leciwa. Przez co, no wiadomo, wtedy możliwości obliczeniowe komputerów no nie były w stanie jakiejś większej różnorodności pomieścić. A poza tym, z tego co pamiętam, Ubisoft jeszcze wtedy takim wielkim producentem na rynku nie był. Chyba tam już miałem jakieś tam gry porobione, no ale wiadomo, bez Assassin's Creed'a moim zdaniem Ubisoft nie osiągnąłby takiego sukcesu, jaki osiągnął teraz. No i nie sobie się tak naprawdę jednym z największych wydawców, tak? No bo jednak teraz wydają Assassin's Creed'a co rok, co mi się bardzo podoba. Nawet jeżeli teraz Syndicate będzie niedopracowany, ja i tak zagram, ponieważ no jest to moja ulubiona seria gier, no i po prostu już tak mam, że chcę zawsze zagrać. Najprawdopodobniej w sobotę tą, czyli pojutrze, od kiedy to nagrywam, a jutro
Czemu oni mnie zrzucili? Nie wiem, dobra, wejdę od drugiej strony, bo tutaj ktoś by mnie rzucił kamieniem. Więc wejdziemy sobie raczej... Kurwa mać, serio? Cholera, dobrze by było jakoś się dostać tam tak, żeby mnie nikt nie zrzucał. Tak. O, mamy ten, drabinę. Po drabinie mnie nie powinni zrzucić. Okej, dobra, i teraz już chyba spokojnie będę mógł tutaj przejść. Chciałem tutaj, no właśnie. I pójdziemy sobie tutaj teraz na tą wieżę. Mam nadzieję, że ten łucznik, co tam z boku stoi, mnie za bardzo tutaj napastować nie będzie. W każdym razie już zaczniemy się wspinać tędy. I przejdziemy sobie tutaj ładnie. I wepchniemy się teraz na tą wieżę od tej strony. Tam ktoś chyba jest, ale już mam to szczerze w dupie. No chyba, że mnie zaraz rzuci, no to wtedy będę trochę płakał. Ale to nic. Mamy już 16 minut odcinka. Muszę się patrzeć coraz na ten stoper, żeby nie przesadzić z długością tego odcinka. Ponieważ potem będę go wrzucał długo. Chociaż teraz tak to nie jest jakaś duża... dużo po prostu czasu. Ponieważ teraz mi się wrzuca taki film, powiedzmy, z Assassin's Creed'a. Tak 4-5 godzin, zależy jeszcze jaki. Taki standardowy 25 minut wrzuca mi się 4 godziny. Takie dłuższe, jak ostatnie właśnie dwa odcinki. A szczególnie ostatni, wrzucają mi się tak około 5 godzin, niecałe 5 godzin. Tak więc dobra, biegniemy do kolejnego punktu, który jest już trochę dalej, ponieważ znajduje się tak naprawdę po przeciwległej stronie tej dzielnicy. W każdym razie nie powinno stanowić problemu dojście tam. Tutaj mam, widzę, nie przejdę tędy. Tak więc wejdziemy, ten, o, flaga, super. Flaga templariuszy, co ciekawe. Jest ich 31, a zebrałem, 34, przepraszam, a zebrałem jedną. Oj, no dobra, przejdę nad wami. Aha, co za debile. Super. Dobra, w każdym razie teraz już się wepchniemy, myślę, do góry. Bo nie ma... Czemu on się tu nie chce wspiąć? Skok? Cokolwiek? Dobra, nie... Wow, spokojnie, Altair. Ej, serio, coś tu się buguje i on się za bardzo nie chce wspinać na ten budynek, co mi tak trochę nie odpowiada. W każdym razie teraz już sobie przeskoczę tutaj. Boże, myślałem, że on spadł. Na szczęście nie. Tak więc teraz pobiegniemy już tędy po dachach, po tych takich belkach łączących te budynki i przejdziemy do kolejnej wieży, która znajduje się już gdzieś tam w oddali i mam nadzieję, że to nie jest ta wielka w tej cytadeli, bo wtedy się wkurzę, bo nie wiem, czy tam się w ogóle da wejść, czyli podejrzewam, że nie i na szczęście będę musiał po prostu iść gdzie indziej. Naciśniemy B, żeby szybciej zejść, tylko też nie za szybko, żeby nie stracić życia, okej? I schodzimy na dół i właśnie idziemy dalej. I znowu do góry, tak więc super. Ale niestety musiałem zejść, ponieważ tam nie było za bardzo jak przeskoczyć właśnie na ten budynek. A stąd już będę mógł się, myślę, bez problemu wspiąć na tą wieżę tutaj. Tylko że widzę, nie będę mógł zrobić tego o Jezu, dobra. Asasynować go. Okej, na szczęście się jeszcze nie szczaił, że ja tu jestem, mogłem go od przodu zabić, bo inaczej musiałbym tutaj walczyć. Ale no, tak jak mówiłem, na szczęście zrobiłem to wystarczająco szybko. Dobrze, że miałem wybrane ukryte ostrze, bo inaczej bym miał trochę źle. No tak, właśnie miałem trochę dobrze, nawet trochę bardzo dobrze. Tak więc synchronizujemy. Siadłem trochę bokiem, ale to już nic. I za chwilę zaskoczymy, synchronizujemy już chyba ostatni albo przedostatni, tak mi się wydaje, punkt. I tak, skaczemy i zobaczmy, zostały nam jeszcze dwa punkty, czyli jednak na tą wielką wieżę trzeba będzie dojść. I wiecie co, może ja się zajmę tym teraz. Ponieważ tak chyba będzie lepiej, ponieważ jestem do niej bliżej, niż miałbym iść do tego, a potem do tamtego. I tak, trzeba wykminić, jak tam dojść. To jest podstawa podstaw. Mam nadzieję, że będę mógł to zrobić tak poza misją, w której będę musiał się na pewno do tej cytadeli dostać. Chociaż tutaj coś gdzieś... Jest oczywiście główna brama. Sforsowanie głównej bramy to nie jest zły pomysł. To będzie jakoś... Aha, nie, dobra, tutaj widzę, można swobodnie wejść. Tak więc spoko. Mam nadzieję, że tam można też dalej, bo jeżeli można, z chęcią tam przejdę. No dobra, tu już widzę, za bardzo nie mogę. Tu jest, się pojawia problem. Ponieważ... Nie mam za bardzo, jak go zejść od tyłu. Chyba. Albo i mam. Ale trochę takie cheatowanie i wykorzystywanie takiej, no... trochę słabości gry, ale to nic. Dobra, musimy dojść tam. Może przejdę o kurwa, ile tu uczników. Dobra, lepiej nie zostać wykrytym, tak mi się wydaje. Okej, dobra, udało mi się znowu go zajść od tyłu. Co prawda mamy tutaj też jakąś flagę, dlatego zejdziemy sobie po nią, ale chciałbym, żebyś się puścił. Dziękuję, co to za flaga.
Jest to flaga, kolejna to flaga Templariuszy. Okej, okay, spoko. Mam tutaj kolejnego. Tak więc, o nie, już mnie wykrył. To tak, trochę lipa. Dobra, walczmy na miecz. Na szczęście chyba inni mnie nie wykryli, tak jest. No i co, znajdujemy się już tutaj, tylko że... muszę się dostać tam. Pytanie, czy ten będę mógł to zrobić? Oczywiście, że nie, bo gra tego nie przewiduje, że ktoś będzie chciał się tędy dostać. No w każdym razie mamy tutaj drabinę, no to już po tej drabinie wejdziemy. Chociaż wolałbym tam już po tym murze wcześniej, ale dobra. No, dawaj tego. Okej, zabity. Okej, tak więc dwóch z głowy, z wami dwoma zawalczy, tam jest chyba jeszcze jeden, tak z tego co widziałem, albo i nie, albo on był odwrócony, nie, patrzy się, po prostu się patrzy. Nie masz tu nic do roboty, odejdź. Mogę zrobić tak i ty mnie nie będziesz strzelał, będziesz mnie strzelał. Dobra, niewierny, trudno, walczymy, kontra, no i spoko. Tak więc oni już zostali pokonani, mam nadzieję, że nie słyszeliście tego tira, który właśnie przejechał. Ale to nic, no i mam problem, bo nie wiem jak tam się dostać. Mam też pytanie, czy tam się teraz w ogóle da dostać? Może tędy? Tak, dobra, jednak się da. Bo myślałem, że jednak się nie będzie dało, a jednak się da, ponieważ tutaj mam już specjalnie przygotowane, że tak powiem, wejście. Specjalnie dla syna. No i za chwilę właśnie po nim wejdziemy jeszcze wyżej. Wiecie co, ja chyba kojarzę to, uwierzę, tu będzie fajna rzecz później w grze, chyba. Albo to, nie, chwilę, to chyba było w Revelation. No, tak, to chyba było jednak w Revelation, nie tu. Przepraszam, przepraszam, mój błąd. Tak to zdecydowanie ta wieża. Jeżeli ktoś grał w Revelation, myślę, wie o co mi chodzi. Dobra, coś tu się spsuło. Nie mogłem wejść do góry i Altair spadł, ale to nic. No i tu już taka, widzę, większa wieża. Co prawda nie ma teraz tutaj za bardzo przejścia, okej, ale tu jest, już jest okno, tak więc wejdziemy sobie po nim. No dajesz Altair trochę szybciej, bo jednak nie mamy już za dużo czasu, 3 minuty. Zapewne tego ostatniego punktu nie zsynchronizujemy, ponieważ nie wiem, czy zdążę tam w takim tempie dojść. Ewentualnie może znowu przedłużę odcinek, żeby już właśnie skończyć tą eksplorację. O, a tu będzie zajebisty skok wiary. No dobra, w każdym razie teraz synchronizujemy. No i dobra, tak więc skaczemy. No i to chyba jest jeden z największych skoków wiary w tej grze. Akurat w tej części. No i tak, czy tutaj jakoś tak w miarę peacefully mogę zejść? Mogę w sumie. Nic mi się nie stanie, jak tutaj zeskoczę. W sumie najlepiej chyba będzie pójść właśnie taką drogą, jaką tu przyszedłem. Czyli mniej więcej tędy. Po tej tutaj kładce na górze. I przeskoczymy po tych dachach. Mam nadzieję, że się nie odrespili. Ale chyba nie. W każdym razie sobie od razu zaznaczę ten punkt widokowy, żeby go jak najszybciej zsynchronizować. Tutaj już widzę, mamy teren, na którym mogę być swobodnie. Tak więc przejdziemy tutaj jeszcze tylko górą, myślę. No, przejdź, okej, dziękuję. W sumie trochę chyba źle idę, tak mi się wydaje. Ale wejdę już może tutaj po tych oknach zabarykadowanych i przejdę, albo i nie przejdę. Wiecie co, pójdziemy jednak do bramy. Tak chyba będzie jednak bezpieczniejsze, tak mi się wydaje. Dobra, zejdźmy tak już trochę, że tak powiem, agresywnie. No i biegniemy do kolejnego punktu synchronizacji. O, tutaj taka trochę obstawka, ale to nic. Oni mnie nie powinni atakować, no właśnie. No i co, mamy tutaj już ostatni punkt widokowy za 60 około metrów. Akurat myślę, dojdę tam i będziemy mogli spokojnie kończyć odcinek. No i w następnym odcinku oczywiście przejdziemy już do śledztwa. Mam nadzieję, że on nie będzie aż takie failowe jak poprzednie, gdzie jednego zadania po prostu nie zrobiłem. No i mam nadzieję, że po prostu będzie w następnym odcinku lepiej, pójdzie nam to właśnie śledztwo niż w poprzednim od tego. No i dobra, tutaj już widzę, mamy gotową ścieżkę, jak mamy iść, ale myślałem, że po oknie, jednak tutaj z boku. I co, myślę, że teraz tutaj, tak mi się wydaje, że tutaj chyba będzie najlepiej, ponieważ od razu będziemy mogli kontynuować naszą wspinaczkę na wieżę, chyba. Będziemy mogli? Nie będziemy mogli, Dobra, wiecie co, chyba ja źle poszedłem. Chyba tak. Ale dobra, no już przejdę naokoło. To był błąd, zdecydowanie to był błąd. To niedobrze. Powinienem tutaj pójść do boku chyba, tak mi się wydaje. Ponieważ tutaj chyba będziemy mogli do góry. Będziemy mogli? Nie będziemy mogli? Nie wiem. Dobra, tutaj się widzę, udało mi złapać. Dobra, jednak nie wiem jak tam się chyba dostać.
Tutaj coś? Gdzieś? Nie. Dobra, cholera, mam trochę problem. Nie wolno ci tu być. Nie wiem, jak tam się za bardzo dostać. Hem. Tak jak gdyby, no tutaj jest zdecydowanie zrobione przejście. Może jednak trzeba było pójść tam bardziej naokoło. No dobra, pójdziemy tam jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz może trochę szybciej Altair pójdzie. Jeżeli by się trzymał cały czas tej belki, byłoby dobrze. On się nie chce trzymać cały czas tej belki. I tutaj idzie dosyć wolniej. W ogóle wcześniej nie mogłem przejść po tym kancie, teraz już jak widzicie mogę. Tak, i chyba trzeba było tak od razu przejść, a ja niestety tylko straciłem czas. Wow, już 26 minuta. Tak więc powinienem kończyć, ale jak już obiecałem, że w tym odcinku dokończymy, to... Super. No, nie mogę przejść. Cholera. Przejdź. Altair, przejdź. Tutaj. Dobra, to był błąd. Ale nie zginąłem, co ciekawe. Dobra, wiecie co? To będzie na tyle w tym odcinku, ponieważ mam już 26 minut. Ja się postaram znaleźć jakąś dobrą drogę wejścia na ten budynek. No i to zrobimy już na początku następnego odcinka, a na razie to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć. Zobaczył sposób na zakończenie.